Cześć, witajcie. Zakwaszenie żołądka to bardzo takie niemedyczne i nieprofesjonalne określenie. Takie pojęcie w terminologii medycznej nie występuje, ale możemy mówić o prawidłowym wydzielaniu błony śluzowej żołądka, prawidłowym pH soku żołądkowego. I dlatego, ponieważ ten film nie jest skierowany do lekarzy, ale dla osób, które na co dzień nie są zawodowo związane z medycyną, przyjmę i ja również będę używał tego określenia, mianowicie w dalszej części tego wywodu będę posługiwał się pojęciem zakwaszenia żołądka. Moi drodzy, medycyna alternatywna uważa, że prawidłowe zakwaszenie żołądka zapobiega powstawaniu choroby refluksowej, czyli chroni przed wydostawaniem się kwasu solnego z żołądka do przełyku, ponieważ zapewnia prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku. Dodatkowo medycyna alternatywna stanowi, że niedokwaszenie żołądka jest przyczyną wielu problemów. Między innymi nie są do końca trawione białka, te białka później się wchłaniają, a to prowadzi do powstania różnych chorób na podłożu zapalnym czy autoimmunologicznym. Moi drodzy, takie poglądy wzięły się najprawdopodobniej stąd, że większość ludzi uważa żołądek za centralny organ narząd trawienia, a ponadto żołądek wydziela pepsynogen, który przekształca się w pepsynę trawiącą białko tylko i wyłącznie w pH kwaśny. Moi drodzy, jak tutaj należy się do tych wywodów odnieść? Rzeczywiście pH soku żołądkowego jest kwaśny i wynosi około 2. I to jest fizjologia, więc należy stwierdzić, że kwaśne środowisko, kwaśna treść żołądkowa jest warunkiem fizjologicznym, więc tutaj nie można nic w zasadzie nowego wymyślić. Ale po co ta kwaśna treść żołądkowa jest nam potrzebna? Jest nam potrzebna przede wszystkim do wchłaniania prawidłowego żelaza i witaminy B12 oraz jako nieswoista odporność typu humoralnego. I w zasadzie to wszystko. Czyli jeżeli mamy nieprawidłowe pH soku żołądkowego, to możemy mieć niedobory żelaza, witaminy B12, a także znacznie większe ryzyko zakażeń przewodu pokarmowego różnymi bakteriami i wirusami, m.in. enterowirusami, dlatego że sok żołądkowy działa bakteriobójczo i wirusobójczo. Ale moi drodzy, odnieśmy się do pierwszego z tych argumentów, które podaje medycyna alternatywna, mianowicie, że kwaśna treść żołądkowa zapobiega powstawaniu choroby refluksowej i chroni przed zgagą. To akurat jest nieprawda, dlatego że działanie dolnego zwieracza przełyku jest regulowane przez czynniki nerwowe i hormonalne, a także przez ciśnienie, m.in. przez wypełnienie żołądka. I moi drodzy, prawda jest taka, że osoby, które cierpią na refluksowe zapalenie przełyku, u tych osób wielokrotnie, bardzo często, wiele razy była wykonywana 24-godzinna pH metra. No nie u wszystkich, ale w wielu badaniach takie, między innymi doniesienia są, że takie badania wykonywano. I jak się okazuje, większość osób ze zgagą ma prawidłowe wydzielanie żołądkowe, czyli to pH na poziomie 2. Część osób ma niedokwaszony żołądek, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast część osób ma nadmierne wydzielanie, czyli sok żołądkowy nie jest czynnikiem, który zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku, dlatego że to wykazano za pomocą badań doświadczalnych, takich jak pH-metria, że większość osób ze zgagą czy z chorobą refluksową przełyku ma prawidłowe pH soku żołądkowego. Dawniej, w latach 60. stosowano tak zwane zgłębnikowanie żołądka i miareczkowanie. To pamiętają jeszcze lekarze starej daty, obecnie tego się nie stosuje. A kto nie chce, moi drodzy, wierzyć, to może zwrócić uwagę na taką chorobę jak zespół Zollingera-Ellisona. U tych pacjentów dochodzi do nadmiernego wydzielania soku żołądkowego i kwasu solnego. Ci pacjenci mają bardzo niskie pH soku żołądkowego, a mimo wszystko mają bardzo silną zgagę i owrzodzenia przełyku. Jest to dowód na to, że wydzielanie soku żołądkowego nie jest mechanizmem zwiększającym napięcie dolnego zwieracza przełyku i nie chroni przed zgagą. Natomiast drugi zarzut, że niedokwaszony żołądek powoduje, że białka nie są trawione do końca i wchłaniają się, powodując różne choroby. Moi drodzy, codziennie do naszego organizmu wchłaniają się białka niestrawione, które są lektynami, czyli glikoproteinami zawartymi w warzywach i owocach. Lektyny, takie jak na przykład gluten, hordeina, sekalina, czy wiele innych lektyn zawartych chociażby w pomidorach, w bananach, w kapuście, w sałacie, we wszystkich owocach i warzywach, nie są
podatne na działanie soku żołądkowego i u osób z prawidłowym wydzielaniem soku żołądkowego wchłaniają się w postaci niezmienionej. Gdyby rzeczywiście tak było, że powstają różne choroby z powodu wchłaniania się obcogatunkowych białek, to wszyscy byśmy już dawno chorowali i pomarli. Nasz organizm wytwarza mechanizmy zabezpieczające, chroniące go przed tym zjawiskiem, przed chorobami, na przykład inhibitory dopełniacza, inhibitor C1, C2, C3, inhibitor C4. Oczywiście u około nieznacznej części populacji dochodzi pod wpływem diety do rozwoju chorób autoimmunologicznych. Na przykład pod wpływem glutenu rozwija się celiakia. Ale należy pamiętać, że to nie żywność i nie białka obcogatunkowe są pierwotną przyczyną wystąpienia tej choroby, ale istniejący już wcześniej defekt immunologiczny lub defekt genetyczny. A jedzenie jest tylko czynnikiem fenotypowo ujawniającym daną chorobę, a więc nie jest jego bezpośrednią przyczyną. Tak więc, moi drodzy, lektyny się nie trawią u nikogo, występują we wszystkich owocach i warzywach i każdy człowiek codziennie wchłania niestrawione, nietknięte białka, którymi są właśnie lektynami. Ale moi drodzy, poza tym zwróćmy uwagę, że białka bardzo często o dużej masie cząsteczkowej nie są wchłaniane, tylko po prostu są wydalane, jeżeli nie ulegną strawieniu. Lektyny mogą się wchłaniać, nawet jeżeli nie uległy strawieniu, a zachodzi to za pośrednictwem endocytozy z udziałem białek zwanych klatrynami. Druga sprawa, moi drodzy, osoby po gastrektomii, czyli całkowitym usunięciu żołądka, którzy czasami przez 20-30 lat od zabiegu nie mają żadnych zespołów złego wchłaniania. Nie obserwuje u nich się zwiększonej częstotliwości występowania chorób autoimmunologicznych o podłożu zapalnym, ani zespołów złego trawienia białka. A to jest najlepszy dowód, że ludzie, którzy nie mają żołądka, mają połączony przełyk od razu z dwunastnicą i pokarm trafia do dwunastnicy do pH zasadowego. Dalej, ludzie, którzy przez 20 lat lub więcej codziennie przyjmują inhibitory pompy protonowej, nie obserwuje się u nich złego trawienia białka ani zespołów złego wchłaniania. Moi drodzy, bo prawda jest taka, że chociaż pepsyna zawarta w żołądku rozpoczyna trawienie białka, to jednak wystarczające do strawienia białka są enzymy trzustkowe. Chymotrypsyna i trypsyna, a także egzoendopeptydazy, które działają w pH zasadowym, a nie kwaśnym. W związku z tym, o ile czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki zostanie zachowana, o tyle nieprawidłowe pH soku żołądkowego zupełnie nie stanowi żadnej przeszkody do trawienia białka. A odwrotna sytuacja, gdy na przykład pH soku żołądkowego jest prawidłowe, czyli mamy prawidłowo zakwaszony żołądek, a na przykład nieprawidłową czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki, to zawsze dochodzi do upośledzenia trawienia białka i do zespołów złego wchłaniania. W związku z tym, jeżeli ktoś chudnie, ma nieprawidłowe trawienie, wykonuje się gastroskopię, ocenia się czynność zewnątrzwydzielniczą trzustki, ale pobiera się, moi drodzy, wycinki nie z żołądka, a zawsze z dwunastnicy, z części zstępującej z dwunastnicy, czyli nie uwzględnia się niskiego pH soku żołądkowego jako przyczynę nieprawidłowego trawienia białek. Dobrze, moi drodzy, podsumowując, czyli pH soku żołądkowego fizjologiczne na poziomie 2 jest jak najbardziej potrzebne, dlatego że zapobiega infekcjom przewodu pokarmowego, ale także infekcjom innym, dlatego że wiele wirusów, które wywołują ogólnoustrojowe choroby, dostaje się przez nabłonek przewodu pokarmowego. Czyli niskie pH po prostu niszczy bakterie i wirusy. Ale również jest niezbędne do wchłaniania żelaza i witaminy B12, dlatego że u osób z nieprawidłowym pH soku żołądkowego może rozwijać się anemia z niedoboru żelaza lub witaminy B12, najczęściej po wielu latach, najczęściej po 4-6 latach lub później, czyli nie tak od razu, ale w zasadzie nieprawidłowe pH soku żołądkowego nie stanowi problemu w trawieniu białek, tłuszczu i węglowodanów, o ile czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki jest zachowana. Moi drodzy, to wszystko na ten temat, co miałem Wam do powiedzenia i jak zwykle zachęcam Was do dyskusji. Pozdrawiam.